Rozdział dziesiąty Pensję wypłacała chłopakom Nina, obrotna trzydziestolatka, pomocnica Semiona Grigoriewicza i jego kochanka. Każdy kwitował wypłatę indywidualnie. Pewnego razu zdarzyło się tak, że pieniądze dostali wszyscy naraz. Trzeba to oblać – stwierdził Gleb. – Jasne – dobrodusznie zgodził się Lonia. Rano Stakanow, w południe Busygin, wieczorem Krywonos. Lonio przekręcił nazwiska słynnych przodowników pracy. Ze Stachanowa zrobił Stakanowa, czyli odpowiednik szklanki. Busygin to nabuzowany, a wymieniając Krywonosa znacząco nacisnął palcem nos, że niby rozkwasił go po pijanemu. Kaniewski milczał. Czemu nic nie mówisz? spytał Gleb. Nie wiem, odpowiedział tamten niezdecydowanie. Stołuję się w domu u gospodarzy. Pracujemy razem, dostaliśmy wypłatę. Zgodnie z tradycją trzeba to oblać. Kaniewski skrzywił się. Skoro tradycja, to proszę bardzo. Tylko bez łaski, mruknął Gleb. Kolektyw powinien trzymać się razem. Kaniewski odpowiedział pogardliwym uśmieszkiem. W restauracji usiedli jak najdalej od orkiestry. Gleb mawiał, że po całym dniu pracy ma dość muzyki. Zamówili butelkę wódki, pokuflu piwa i śledzia z ziemniakami. Gleb chciał nalać Kaniewskiemu. Ten zakrył kieliszek. – Dziękuję, nie piję wódki. – Może zamówić ci szampana, co? Jakiego? Wolisz nasz czy francuski? Nie psuj humoru kolegom Kaniewski. Straszny z ciebie indywidualista. Dobrze zgodził się nagle Kaniewski i podsunął kieliszek. Zuch! pochwalił Gleb wyszczerzając białe zęby. Teraz w porządku, po naszemu. Wszyscy wypili, zakąsili, potem chlapnęli po drugim. Gleb zamówił jeszcze jedną butelkę. Jeszcze raz piwo i schabowe dla wszystkich. Sasza z niepokojem obserwował Kaniewskiego człowiek niepijący, film mu się urwie, potem trzeba go będzie odstawiać do domu. Diabli wiedzą, gdzie mieszka. Sasza dał glebowi znak, wskazał oczami Kaniewskiego. Uważaj, ma dość. Gleb nie zareagował. Miło się siedzi, powiedział. Wypijmy, żeby w mieście Ufie i w całej Republice Baszkirskiej rozkwitały tańce zachodnie. Sasza, dobrze mówię? Dobrze, dobrze, ale myślę, że Misza nie powinien już pić. Sasza przysunął do siebie kieliszek Kaniewskiego. Pozwolisz? Bardzo proszę, znów skrzywił się Kaniewski. Mogę pić, mogę nie pić. Zjedz coś, spójrz na kotlet, widzisz tłuszcz. Pewien stary szofer radził: Zakanszaj tłustym, to się nie urżniesz. Racja, przytaknął Lonia. Tłuszcz wchłania alkohol, nie pozwala mu przenikać do organizmu. Proszę bardzo powtórzył Kaniewski i pochylił się nad talerzem Zakanszać to zakalszać, tłustym, to tłustym. Chwała Bogu chyba się nie upił jest apetytem. Chcę zaproponować toast. Gleb znów uniósł kieliszek. A więc za rozkwit zachodnich tańców wśród wszystkich narodów Republiki Baszkirskiej: wśród Baszkirów, Tatarów, Rosjan, Ukraińców, Żydów, Czeremisów, Mordwieńców, Czuwaszów i tak dalej. Niektórzy patrzą na nas krzywo, że niby jesteśmy chaotużyści. Naród haruje na produkcji, a wy nóżkami ficacie, forsem zgarniacie. O nie, kochani! Jesteśmy ludźmi socjalistycznej sztuki i kultury, a bez kultury nie ma socjalizmu. Nie rozumiem o jakim socjalizmie mówisz, powiedział niespodziewanie Kaniewski. Jak to o jakim? zdumiał się Gleb. O naszym! O tym, który u nas zwycięża. Socjalizm nie może być nasz, albo nie nasz, ciągnął Kaniewski ze wzrokiem utkwionym w talerz. Socjalizm to pojęcie absolutne. Niemieccy faszyści też nazywają siebie socjalistami. A dopóki istnieje armia, milicja, aparat przymusu, nie może być mowy o prawdziwym socjalizmie. Speszony gleb zamilkł. Potem wybuchnął śmiechem. <śmiech> patrzcie, no, okazuje się, że Kaniewski to obkuty w teorii towarzysz. Nawet nie wiedziałem. Nagle zaczął się śpieszyć. No, chłopaki, strzemiennego. Wypili wszyscy z wyjątkiem Kaniewskiego. Gleb zażądał rachunku. Policzył kto ile ma zapłacić. Zapłacili, wyszli na ulicę. Była dziewiąta wieczorem. Siąpał deszcz. Kaniewski wzdrygnął się, postawił kołnierz palta. No, to kto gdzie idzie? Nito spytał, nito pożegnał się gleb i poszedł z Saszą. Przeszli kilka kroków. I co powiesz, kochanieńki? O czym? O Kaniewskim nie da się zbudować socjalizmu w jednym kraju. Przecież to teoria Trockiego. Przypomnij sobie, kochanienki. Gleb miał rację, ale Sasza nie chciał pogrążać Kaniewskiego. On nie mówił o państwie radzieckim, tylko o faszystowskich Niemcach. Nie, kochanięki, mnie oczu nie zamydlisz. Jak Kaniewski powiedział? W ogóle nie ma socjalizmu, skoro istnieje wojsko i milicja. Zauważ, milicja, a nie policja, kochanienki, to było o Związku Radzieckim. Milicja, policja, myślałby kto. Robisz z igły widły. A jeśli o tym, co powiedział, dowiedzą się tam? Gleb wskazał głową ulicą jegorowa, gdzie mieściło się NKWD. Skąd się dowiedzą? – Wiewiórki, – powiedzą. – Przypuśćmy, że ode mnie. – Ach, tak. Tak, tak. Co ty o mnie wiesz? A może od ciebie? – Jak to? – Tak to, kochanieńki. Czemu nie? Ja też nie wszystko o tobie wiem. A może od Loni? Obaj go nie znamy. Albo od samego Kaniewskiego. Kim on jest? Wezwał nas i spytają: mówił coś takiego? Mówił. Czemu nas nie zawiadomiliście? No i masz gotowy paragraf. Wiedział? Nie powiedział. To w najlepszym przypadku, w najgorszym grupa trockistowska. Gleb zatrzymał się nagle. Zwrócił kusaszy na biegłą krwią twarz, potrząsnął pięściami, prawie wykrzyczał. Czasami mam ochotę wyjść. Zaprosili cię, człowieku, do kompanii. To sieć cicho, spokojnie, spędzaj czas po ludzku, w kręgu przyjaciół, a nie on musi wygadywać czortwie co, mądrzyć się, narażać innych. Sasza nie widział go jeszcze w takim stanie. Uspokój się, powiedział. Nie widzę powodu do histerii. Czegoś się tak przestraszył. Spokój. Strach ma wielkie oczy. Ludzie rozdmuchują takie sprawy, a potem sami przez nie cierpią. Doszli do rogu. Ja tutaj już spokojnie oznajmił gleb. Pomyśl o tym, co ci powiedziałem. Oczywiście, kochanienki, oczywiście. Wyśpij się i przemyśl wszystko na trzeźwo. Tak zrobię, kochanienki. Wytrzeźwieję i przemyślę. Głupia historia. Kaniewski to dureń i wariat, kiedyś wpadni i jeszcze wrobi innych. A dzisiejsza rozmowa nic nie znaczyła od gadanina. Jeśli gleb nie narozrabia, wszyscy zapomną o tym incydencie. Incydent miał jednak dalszy ciąg. Po dwóch dniach na lekcjach Saszy pojawił się nowy akompaniator Stasik, pianista i harmonista. Wesoły, rozlutny chłopaczek. W pracy od razu poczuł się jak ryba w wodzie. Gdzieś się nauczył grać, ale tak jak Lonia, ze słuchu, nie znał nud. Oczywiście nie umywał się do Kaniewskiego. Wieczorem w restauracji Sasza spytał Gleba. Gdzie się podział Kaniewski? Kaniewskiego już nie ma. Siemion go zwolnił. – Dlaczego? – Przenosimy się na przedmieścia do jakiejś fabryki makaronów. Nie ma tam fortepianu, a więc potrzebny jest trzeci harmonista. Stasik, tak jak ja, gra na dwóch instrumentach. Sasza odstawił kieliszek. – Kłamiesz. – Zmień temat, kochanienki, skrzywił się Gleb. – Coś się tak przyczepił. – Co powiedziałeś Siemionowi? – Chcesz wszystko wiedzieć? Chcę. Gleb wypił. Nadział na widelec dzwonko śledzia. No cóż, powiedziałem, pozbądźcie się Kaniewskiego, za dużo gada. Mówiłeś siemionowi, o czym gada? Po co siemion ma wiedzieć, co kto wygaduje? Za to, że wiesz, też można beknąć. Może Kaniewski narzekał, że mu za mało płacą. Kochanienki, siemion to bystry facet. Skoro człowiek gada, lepiej się go pozbyć. Nalał sobie, zerknął na kieliszek Saszy. Nie ma tak dobrze. Myślisz, że sam mam obciągnąć tę flachę? Wypili obaj. Załatwiłeś chłopaka, powiedział Sasza. Ja? Coś ty? Wyrzucili go na bruk. Został bez pracy. Nie bój się, z głodu nie umrze. Gleb wskazał orkiestrę. Tam czeka kawałek chleba, nawet z masłem. No ale po co mówiłeś Siemionowi, że Kaniewski gada? Żeby mieć pewność, że go wywalą? A tak właśnie, kochanienki, dlatego nie życzę sobie pracować z kimś, kto przy ludziach wygaduje rzeczy, za które jutro mogą mnie zamknąć. Sasza milczał. Masz mi za złe. Spytał Gleb. Mam. Ach, tak, uśmiechnął się Gleb. No dobra. Nalał sobie jeszcze jeden kieliszek, wypił bez zakąski, już go brało. Opowiem ci pewną historię o moim przyjacielu. Chcesz posłuchać? Mogę posłuchać. No to słuchaj. Rozdział jedenasty. Gleb przyjrzał się butelce, była już pusta. Dobra, kochanienki, opowiem ci tę historię, a potem wypijemy jeszcze po secie. A więc miałem w Leningradzie przyjaciela, dobrego, wiernego przyjaciela. Mieszkaliśmy w jednym domu, na jednej klatce, drzwi w drzwi, chodziliśmy do tej samej szkoły. Był prymusem z literatury i z matematyki, nawet z WF. -u. Pochodził z prostej, chłopskiej rodziny. Ale to był prawdziwy samorodny talent łomonosow. Na Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu zdał najlepiej ze wszystkich ideowiec. Kapitał Marksa przeczytał już w dziesiątej klasie nie pił, nie chodził na kurwy owszem, palił. Blondyn, niebieskie oczy, postawny, piękny mężczyzna. I co najważniejsze taki serdeczny wszyscy szli do niego ze swoimi sprawami. A on nikomu nie odmawiał pomocy, robił co mógł. I nagle rozumiesz, taki numer. Zaczął działać w opozycji trockistowskiej, jeszcze jako student. Na uczelni nie ukrywał swoich poglądów. Spytasz, dlaczego przyjaźnił się ze mną, całkiem bezpartyjnym i bezideowym? Bo ja, kochanienki, jestem być może człowiekiem niepoważnym, ale wiernym. On to wiedział. I pewnie dlatego mnie lubił. Wszystko mi opowiadał. Oczywiście, nie zdradzał żadnych tajemnic. Nie wymieniał nazwisk. Zaczynały się już aresztowania. Zsyłki. Ale poglądów nie ukrywał. Gleb kiwnął palcem na kelnera. Wskazał na karafeczkę. Daj no jeszcze dwie sety. Może wystarczy, powiedział Sasza. Po sto gramów nie zaszkodzi. Gleb nalał. Jednego człowieka absolutnie nie tolerował. Zerknął na boki. Sasza zrozumiał chodziło o Stalina. Nazywał go grabarzem rewolucji. Zapomniałem już, o czym wtedy rozmawialiśmy, ale dokładnie zapamiętałem właśnie kwestię budowy socjalizmu w jednym państwie. Dlatego, kochanięki, tak mnie wkurzył ten Kaniewski. Wcześniej mówił mi o tym przyjaciel, któremu ufałem, a Kaniewskiego nie znam. Mój przyjaciel twierdził, że nie wolno budować socjalizmu w jednym kraju. Ci, którzy twierdzą inaczej, chcą zmienić Związek Radziecki w oblężoną twierdzę, w cytadelę otoczoną przez wrogów, czyli w istocie wprowadzić stan wojenny, stworzyć warunki dla dyktatury jednego człowieka, warunki dla terroru i represji. Mówił też: Twierdzić, że w naszym kraju zbudowano już socjalizm. To kompromitować samą ideę socjalizmu i w rezultacie zniszczyć go. Zamilkł. wlepił w Saszę mętne spojrzenie. Dokończysz innym razem! zaproponował Sasza. Gleb przyjrzał mu się z spodełba. Myślisz, że się rozgadałem: Nie, nigdy, nigdy wstał, przytrzymując się blatu. Pójdę się odlać, a ty zamów herbatę, tylko taką siekierę, prawdziwy czaj. Wiesz, co to jest? Wiem, wiem, ale kelner może nie wiedzieć. To mu wytłumacz. Poszedł do ubikacji nieco chwiejnym krokiem, zanosiło go. Ciekawa sytuacja, zaskakująca. A więc Gleb to niezwyczajny ochlaptus, nieprowincjonalna bohema. Zawsze był ostrożny, a tu z sympatią wspomina trockistę. Trockistów można dziś najwyżej przeklinać, odsądzać od czci i wiary. Kołchoźnica w zapadłej wsi na potańcówce zaśpiewała starą czastuszkę z lat dwudziestych. Jak kocham, to dla męża będę ta jedyna. Jak nie wyjdę za Trockiego, to za Czecirina. Dostała dziesięć lat łagru. Za trockistowską agitację i propagandę. Gdzieś jakiś człowiek palnął. Trocki był jednym z najlepszych mówców na świecie. Dziesięć lat. Trocki to oczywiście wróg, ale kiedyś był drugi poleninie. Też dziesięć lat. Takie teraz trasy, a glebowi zebrało się na szczerość. Kelner postawił na stoliku dwie szklanki herbaty. Płyn był niemal czarny. Żeby uzyskać taki kolor, dodaje się do naparu palnego cukru czy czegoś w tym rodzaju. Sasza już nie pamiętał. Wrócił gleb. Odświeżony, uśmiechnięty, włosy miał mokre i przyczesane. Widocznie wsadził głowę pod kran z zimną wodą. łyknął herbaty. No dobrze, na czym to stanęliśmy, kochanienki? Mówiłem ci, żebyś opowiedział mi resztę innym razem. E tam, posłuchaj do końca. Saszę zawsze dziwiło, ile gleb mógł wypić i jak szybko trzeźwiał w razie potrzeby. Popijał przed zajęciami, a nawet podczas nich. Przynosił wódkę ze sobą, ale grając nigdy nie fałszował. Nie gubił rytmu. Takim człowiekiem był mój przyjaciel, ciągnął gleb. I oczywiście zamknęli go jeszcze pod koniec lat dwudziestych. Długo nie siedział. Przywódcy trockistowscy zaczęli deklarować, że niby popierają linię partii, podporządkują się, proszą o przyjęcie w jej szeregi. Wypuszczano ich z zesłania. Mój przyjaciel też wrócił do Leningradu. Przychodził do mnie, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Zrozumiałem, że ma dość polityki, chce się zajmować wyłącznie nauką. Wrócił na wydział matematyczno-fizyczny. Ożenił się z sympatyczną dziewczyną. Potem urodziła mu syna. Świata nie widział za dzieciakiem. Stypendium miał oczywiście małe, więc udzielał korepetycji z matematyki, fizyki. Żył jak normalni ludzie. Formalnie należał do partii. Po powrocie z zesłania przywrócono mu członkostwo. Bardzo mu ta partyjność ciążyła. Nie chodził na zebrania, nie wykonywał poleceń i zadań. Miał nadzieję, że za tę bierność w końcu go wyrzucą i odczepią się raz na zawsze. Chciał żyć spokojnie, ale nie pożył. Glebowi załamał się głos. Umilkł na dłuższą chwilę. Oparł się łokciami o stolik. Ścisnął głowę rękami. Orębnijmy jeszcze posecie. Kelner przyniósł wódkę. Gleb wypił, zakąsił kiełbasą. Tak. Wpadli kiedyś do naszego przyjaciela dawni koledzy z zesłania. Pogadali sobie. Akurat Hitler doszedł do władzy. Podyskutowali o tym, że Stalin niczym nie różni się od Hitlera. Rozumiesz? Wygadywali takie rzeczy. Chłopak powinien od razu przerwać te rozmówki, osadzić koleżków, powiedzieć, nie zajmuję się polityką i przestańcie o niej chrzanić, albo w ogóle do mnie nie przychodźcie. Zabrakło mu charakteru, czy co kulturalny, delikatny człowiek. Może ta przyjaźń za zsyłki okazała się silniejsza niż ostrożność. Może bał się, że uznają go za tchórza. Może ufał tym ludziom, myślał, że są tak samo porządni, jak on. Może zresztą byli porządni, ale gadatliwi. Zasłanie niczego ich nie nauczyło. Więc znowu zaczęli mleć ozorami, nie tylko u mojego przyjaciela. Mimo wszystko, gdy przyszli drugi raz, dał im do zrozumienia: taktownie rzecz jasna, że nie może ich gościć u siebie. Jeden ciasny pokoik w mieszkaniu komunalnym. Dziecko musi spać, on pracuje wieczorami. Więcej się nie pojawili. Myślał, że na tym się skończyło. Nie skończyło się. Pewnego dnia w instytucie podchodzi do niego miły młody człowiek. Bierze go na stronę. Pokazuje czerwoną legitymację. Pofatygujcie się ze mną tu niedaleko. Przychodzą do wielkiego domu. Tak u nas nazywają gmachem KWD. Naczelnik sadza go w fotelu. Pyta. Jak się urządził po powrocie z zesłania? Czy nikt go nie szykanuje? Mój przyjaciel odpowiada: wszystko w porządku. A jak tam wasi koledzy z zesłania? Mój przyjaciel wyczuł niebezpieczeństwo, ale trochę za późno. Nie wiem, z nikim się nie spotykam. Naczelnik wyciąga z biurka papier i czyta nazwiska gości mojego przyjaciela. A z tymi ludźmi spotykaliście się? Tak, byli u mnie dwa razy. I o czym rozmawialiście? O niczym szczególnym. Wspominaliście Syberię, Zesłanie? Wspominaliśmy. Takie romantyczne wspominki? Jaka tam romantyka na Syberii? A o polityce rozmawialiście? Polityka mnie nie interesuje. Studiuję fizykę i chemię. Naczelnik wyjmuje drugą kartkę. A oto co mówił taki a taki. I słowo w słowo cytuję wywody jednego z gości. Mówił to? Jak się wykręcić? Tak, mówił. Jak zareagowaliście? Nie słuchałem, uczyłem się. Jak to? W waszej obecności toczą się antyradzieckie rozmowy, a wy nie słuchacie? — Słuchaliście. W przeciwnym razie nie potwierdzilibyście, że wasz znajomy faktycznie to mówił. — Mój przyjaciel milczy. Zabrakło mu argumentów. — Jasne. Wśród gości był donosiciel. Może nawet kilku. A naczelnik naciska. — Dlaczego milczeliście? — Odpowiem za was. — Wy, trockiści... Udawaliście kapitulację, żeby odrodzić się wewnątrz partii i rozsadzić ją od środka. Wy osobiście zaś stanaliście na czele podziemnej grupy trockistowskiej, która zbierała się w waszym mieszkaniu. Mamy podstawy, by was aresztować i postawić przed sądem, razem z całą grupą. Mój przyjaciel odpowiada: Nie zajmowałem się żadną działalnością trockistowską i nie brałem udziału w żadnych rozmowach. Donosić nie będę, bo to sprzeczne z moimi zasadami moralnymi. Mój błąd polega na tym, że nie wyprosiłem tych znajomych z domu, gdy przyszli pierwszy raz. A naczelnik swoje, aresztujemy Was i Waszą grupę. W śledztwie wszyscy przyznacie się do winy, jako że wina była. Odpowiecie za utworzenie organizacji kontrrewolucyjnej. Ten artykuł przewiduje karę od pięciu lat do najwyższego wymiaru. Jeśli chcecie żyć, jeśli chcecie ocalić swoją rodzinę, to pomyślcie jak ją ocalić. Twierdzicie, że jesteście wierni partii, więc udowodnijcie tę wierność. I zaproponował mojemu przyjacielowi współpracę. Odmówicie, miejcie pretensje wyłącznie do siebie. Mój przyjaciel mógł oczywiście odrzucić taką propozycję, ale gdyby to zrobił, od razu wylądowałby w celi z perspektywą łagru albo rozstrzelania. Tego nie chciał. Nie dlatego, że się bał. Nie, był odważnym człowiekiem. Ale za co miał ginąć? Za to, że jacyś idioci wygadywali przy nim bzdury? Nie chciał umierać za ich głupotę. Nie chciał, żeby zginęła jego żona i synek. Za ideę? Ideę jego przywódcy sprzedali i wyparli się jej, podpisał zobowiązanie. Nie miał jednak zamiaru być donosicielem. Liczył, rozumiesz, że się jakoś z tego wykręci. Towarzystwo przy sąsiednim stoliku skończyło kolację. Jeden z gości czekał na rachunek, trzej inni już wychodzili, zatrzymali się przy drzwiach. Gleb umilkł. Na sali nie było tłoku, powszedni dzień. Wokalistka przewracała oczami, przyciskała dłonie do piersi. Tylko raz zdarzają się spotkania, tylko raz nic szczęścia zrywa los. Nie miała głosu, ale Sasza lubił cygańskie romanse. Wychodzący przeszli do szatni, Gleb podjął opowiadanie. Pojechał do Moskwy, do samego towarzysza Solca. Słyszałeś to nazwisko? A jakże? Nawet znam go osobiście, porządny człowiek. Tak? Porządny? No, może ty wiesz lepiej, kochanienki. Przecież nazywano go sumieniem partii. I właśnie do tego sumienia pojechał mój przyjaciel. Solc go przyjął, przyjaciel wyjaśnił o co chodzi. Chcą mnie zwerbować, powiada. Więc jak to się ma do etyki i moralności partii? Żeby jeden komunista donosił na innych komunistów? Solc odpowiedział. Nie wszystkim komunistom organy proponują współpracę. Na przykład do mnie nikt się z tym nie zwracał. To jest wasz osobisty problem i sami decydujcie. Solc tak powiedział? Mówił mi to mój przyjaciel, nigdy nie kłamał. Czyżby solc mógł potraktować kogoś tak bezdusznie? Szkoda, Sasza pamiętał go jako zupełnie innego człowieka. No i co było dalej? Po powrocie z Moskwy mój przyjaciel przyszedł do mnie i opowiedział to, co usłyszałeś. Przegadaliśmy całą noc. Mówił dużo o różnych sprawach. Gardził z Inowiewem, Kamieniewem, Radkiem, Bucharinem, Rikowem. Swoimi panami pomogli Stalinowi wykopać sobie grób. O Trockim powiedział: wybitna postać, tamci do pięt mu nie dorastają. Jego teoria jest słuszna. Nie da się zbudować socjalizmu w jednym państwie. Trzeba dać wolność wszystkim frakcjom i ugrupowaniom. To jest droga do wolności myśli i wolności poglądów, a więc do demokracji. Nie sądzę, żeby Trocki był aż takim demokratą. Kochanieńki, powtarzam ci słowa mojego przyjaciela. Nie chodziło o demokrację burżuazyjną, ale jakąś socjalistyczną, proletariacką. Nie wiem, nie znam się na tym. Przyjaciel szanował Trockiego. Geniusz, powiada. Ale tylko przeglądał się w lustrze historii. Nie chciał zostać drugim napoleonem, więc przegrał. Jeszcze w 1923 roku miał za sobą wierną armię. Mógł aresztować i rozstrzelać tę trójkę Stalina, Zinowiewa, Kamieniewa. Rozstrzelać? A jakaż to demokracja? Kochanienki, przecież w naszym kraju wszystko opiera się na rozstrzeliwaniu. I dyktatura i demokracja. O, filozof z ciebie. Akurat. Mój przyjaciel mówił też, że wszystko stracone. Rewolucja październikowa zginęła. Kraj zmierza ku faszyzmowi. I że jego własne życie też się skończyło. Był spokojny, jakby wygłaszał odczyt. Słowo daję. Widocznie podjął decyzję. Wstał i powiedział: Wszystko może się teraz zdarzyć. Chcę. Żeby choć jeden człowiek na świecie znał moją prawdziwą historię, tym człowiekiem jesteś ty. Mam nadzieję, że przynajmniej na razie nikomu nie powtórzysz naszej rozmowy. Ucz się milczeć. Rozumiesz, kochanienki? Ucz się milczeć. Święte słowa. Gleb powiódł mrocznym spojrzeniem po stoliku. Rzucił się na oparcie krzesła. Kochanienki, co tak siedzimy jak u cioci na imieninach? Chlapnijmy jeszcze po secie. Zobacz, ile kiełbasy zostało. Co ma się zmarnować? Wypił zjadł kiełbasę. Dwa dni go nie widziałem, a trzeciej nocy ktoś zadzwonił do naszego mieszkania. Co się stało? Pod drzwiami stoi trzech facetów: milicjant, administrator i dozorca. Ubierajcie się, idziemy, będziecie świadkiem. Prowadzą mnie naprzeciwko, do jego pokoju, a tam rewizja. Mojego przyjaciela nie ma, tylko roztrzęsiona żona i dziecko w łóżeczku. Rewizja trwała do rana, nic nie znaleźli. Dla formalności spisali jakieś stare książki, żeby mieć pretekst, dlaczego przez całą noc buszowali po mieszkaniu. Wreszcie poszli. Ja zostałem. Pytam żonę, gdzie on jest. Odpowiada: W kostnicy. Popełnił samobójstwo. Otruł się w instytucie. Poczekał, aż wszyscy wyjdą i zażył truciznę. Porozmawiał z towarzyszem solcem z sumieniem partii i po tym sumieniu zabił się. Takie to sumienie ma partia. Rano przyszli ludzie, a on leży w auli. Pochowali go na cmentarzu wołkowym, obok rodziców. I powiem ci, kochanienki, że słusznie postąpił. Gdyby dożył dzisiejszych czasów, rozstrzelaliby go ze dwadzieścia razy z całą rodziną. A tak? Zabił się człowiek. No cóż, nie pierwszy i nie ostatni. Rodzina ma spokój. Syn chodzi już do szkoły. A historię mego przyjaciela, jego cierpienie znam tylko ja. Wyłącznie ja. Jeden jedyny. To był wspaniały, wielki człowiek. I zginął. Za jakiś durniów, którym zechciało się mleć ozorami. No więc powiedz mi, kochanienki, jak teraz powinienem traktować takich jak Kaniewski. Jakie on ma prawo w mojej czy w twojej obecności wygadywać rzeczy, za które wlepią wyrok albo karę śmierci? Chce się popisać? Jaki wykształcony? Chromole jego wykształcenie. To, co on wie, ja już dawno zapomniałem. Jak mogę ufać jakiemuś Kaniewskiemu, jeśli nawet mój przyjaciel podpisał zobowiązanie? Ten dokumencik leży w archiwach. Przeczytają go za sto lat i powiedzą, o, jeszcze jeden donosiciel. Tymczasem on był najuczciwszym, najporządniejszym człowiekiem. Nigdy w życiu nie skłamał. Gleb pochylił się ku saszy. Opowiedziałem ci tę historię, kochanieńki, żebyś nie uważał mnie za swołocz. Usunąłem Kaniewskiego ze względów taktycznych. Wśród nas. Nie może być durniów, przez których możemy zginąć. Zresztą nie ja, tylko ty powinieneś to zrobić. Dlaczego ja? Bo taki masz życiorys. Kiedy spokojnie szoferowałeś w Kalininie, ta kurwa Kirpiciewa z działu kadr założyła ci osobną teczkę, choć byłeś zwyczajnym kierowcą. Podziękuj naszej rodzonej milicji robotniczo-chłopskiej, że cię stamtąd wysiedliła. Kiedy Kaniewski się rozgadał, od razu pomyślałem, czemuż to Saszka milczy. No wyobraź sobie, kochanienki, że zgarniają nas za Kaniewskiego tam i co? Ja i Lonia to płotki, zwyczajni harmoniści, ale ty? Skazany, karany. I oto jedna kontra spotyka się z drugą kontrą. Rozważają teorię Trockiego. Organizacja. I ty nią kierujesz. Łagier. Jeśli nie gorzej. Masz jak w banku. A ty użalasz się nad Kaniewskim? Lejesz gorzkie łzy. Ach, wyrzucili go na bruk. Został bez środków do życia. Mój przyjaciel też tak wszystkich żałował. Wiesz co ci powiem? Gdy wtedy w Kalininie przyszedłeś z ludką do Kowala, popatrzyłem na ciebie i od razu wiedziałem chłopak po odsiadce. Domyślny jesteś. Miałeś to wypisane na twarzy, na swetrze, na butach, w całej swej naturze. Jestem przecież malarzem, mam oko, natychmiast cię rozgryzłem. Zek jesteś, ale niezwyczajny tylko inteligent, w dodatku niezaprawiony do tego wilczego życia. Zupełnie jak tamten mój przyjaciel. Powiem więcej, kiedy wszedłeś, coś mieć gnęło w serce jak nożem. Taki byłeś do niego podobny. On miał włosy blond, ty masz czarne. Był tęższy od ciebie, a mimo to jesteście podobni, ten sam wyraz twarzy, ten sam gatunek. Szukacie sprawiedliwości, za subtelni jesteście, za delikatni. I mimo to wtedy w Kalininie od razu cię polubiłem. Ot, myślę sobie, w moim bydlęcym życiu znów pojawił się prawdziwy człowiek. A potem pomyślałem tak: mój przyjaciel zginął przez swoją subtelność, ty też przez nią zginiesz. Boję się, że ty zginiesz wcześniej, powiedział Sasza. Tak, a dlaczego? Co mi powiedziałeś o Kaniewskim trzy miesiące temu? A coś o śmierci, o rocznicy Puszkina już nie pamiętam. Przypomnę ci, powiedziałeś: przez Kaniewskiego wylądujemy w więzieniu. Muszę być czujny, muszę pamiętać z kim się zadaję. Mówiłeś tak? No, coś w tym rodzaju. Po co więc namawiałeś Kaniawskiego, żeby poszedł z nami na wódkę? Po co zmuszałeś go do picia? Przecież nie chciał iść. No, pracujemy razem, dostaliśmy wypłatę i idziemy do knajpy, a jego nie zapraszamy? No, jakoś nieładnie. Ach, tak, nieładnie. Nie wypada nie zaprosić. Ciągniesz ze sobą człowieka, o którym wiesz, że może nas wpakować do więzienia. Kim więc jesteś? Poza tym, to nie on zaczął mówić o socjalizmie, tylko ty. Podrzuciłeś temat, na który Kaniewski się wypowiedział. Sprowokowałeś go. Po co? Gleb spojrzał Saszy prosto w oczy. Mówisz serio? Jak najbardziej serio. Sprowokowałeś go, a potem poleciałeś do siemiona. Zwolnijcie Kaniewskiego za dużo gada. Gleb wzruszył ramionami. No, jeśli uważasz mnie za prowokatora, Sasza dopił swój kieliszek, powąchał skórkę chleba. Gdybym uważał cię za prowokatora, ani minuty nie siedziałbym z tobą przy jednym stole. Powiem ci, dlaczego zaciągnąłeś Kaniewskiego do restauracji. Drażni cię jego duma. Ach tak, uważasz się za geniusza. Stronisz od nas, gardzisz nami, stroisz fochy. Nie, kochanięki, jesteś taki sam jak my. Latasz po klubach, bębnisz okstroty, to trzymaj z nami. Oblewamy wypłatę, więc ty też oblewaj. Pijemy wódkę, ty też pij. Gadamy o socjalizmie, ty też gadaj. A skoro nie panujesz nad językiem, gin wcześniej niż ja. Chwała Bogu, już myślałem, że uznasz mnie za donosiciela. Historia twojego przyjaciela jest tragiczna i smutna, ciągnął Sasza. Był jednak skazany. Poznałem trockistów na zasłaniu, twardzi ludzie, dlatego likwidowano ich tak zaciekle. Teraz potrzebni są słabi. Tylko słabych można urabiać wedle własnej woli. Żeby nie dać się tak urobić, trzeba być powściągliwym i ostrożnym. Myślisz, że wywijanie fokstrotów sprawia mi przyjemność? Czy to jest praca dla mnie? Nie. Po prostu zaległem w mule na dnie, leżę wśród wodorostów, pozycja niezbyt godna mężczyzny. Ale chcę w tych podłych warunkach pozostać porządnym człowiekiem. Może jeszcze przyjdzie taki czas, że się wynurzę. A ty wypuszczasz bąbelki, zdradzasz, gdzie jesteś. Po tych bombelkach cię namierzą. Jutro Siemion zjawi się tam. Mój pracownik Dubnin poinformował mnie, że pianista Kaniewski wygaduje różne rzeczy. Zaproszą cię. Dziękujemy wam, Glebie Wasiliewiczu. Postępujecie jak prawdziwy człowiek radziecki. Róbcie tak dalej... Meldujcie nam o wszelkich antyradzieckich rozmowach. No i mają cię w garści. Chciałeś ustawić chłopaka, a tymczasem sam się ustawiłeś. Na linii strzału. W sali przygaszono światła. Trzeba się zbierać. Sasza przywołał kelnera. Zapłacił. Żałuję tego, co się stało. Powiedział gleb. Saszka rób ze mną co chcesz, ale pamiętaj jestem twoim człowiekiem. Wiem. Sasza wstał. Dobra, chodźmy stąd.